Siemaneczko. Jesteśmy w Czarnogórze. Lekka zmiana planów. Leżymy już i odpoczywamy po ciężkiej podróży, ale co się wydarzyło, to opowiem wam później. Misia już tutaj odpoczywa. Ja zaraz też się kładę, bo już mam dosyć. Piękna pogoda. Musimy się zdrzemnąć lekko, bo mieliśmy ciężką podróż. Pogoda świetna. Teraz idziemy... Ha, tak w ogóle jesteśmy nad Zatoką Kotorską rozbici. Dosłownie mamy 100 metrów, 150. A to później uderzymy tam. Jeszcze nie byliśmy. Byliśmy na zakupach. Tu w koło komina zobaczyć co i jak na chwilę. No i przede wszystkim się rozbić. To już mamy wszystko uszykowane. Tak to wygląda. O, jeszcze te nasze tobołki. To już tam pozagregujemy, ustawimy. Na razie musieliśmy wyciągnąć, żeby zrobić nam wspaniałe dreczko. Misiunia tam normalnie już śni. Już kolejny sen. Dobra, do później. Hi Polish people, welcome to Montenegro. This year we had a lots of guests from the Poland and they are great. So I'm calling all of you to come to Montenegro. Best regards, Camping Zlokovic, Blue Cave, Adriatic Coastline, the best. Super. Do Kotoru, tak jak mówiłem, robimy objazdówkę wokół Zatoki, spory ruch, temperatura na zewnątrz 31, z tego co chyba cię widzę. Pokażę. O, nie wiem czy będzie widać. Już nie pokazuję. Ja. Rowerzysta przed nami, no to tak. Dzięki. Jesteśmy, że tak powiem, mile zaskoczeni, jeśli chodzi o Zatokę i o Czarnogórę. Jest bardzo ładnie, naprawdę robi to wrażenie. Coś pięknego. Oczywiście połączenie gór z morzem. Ceny bardzo przystępne, tak jak w Polsce. Na kempingu, w którym byliśmy, zapłaciliśmy 20 euro tylko za wszystkim. Oczywiście spanie w mini kamperku. Także super jest, naprawdę jest super. Tak wyglądają budynki z kamienia przede wszystkim. Jak tutaj mi się nic nie widać, to przód. No dobrze, ale tam też było widać. Było widać. Teraz widzisz, miała tam zaraz spokój. Pięknie. O, proszę bardzo.
można by było się zatrzymać, bo widoki są przepiękne. Stajemy z Misiunią co chwilę, jakieś zdjęcia, jakieś filmy. Góry są olbrzymie. Same skały pokryte zieloną, nie wiem, co to jest. Przyrodą. Nazwijmy to przyrodą. Pełno krzewów, drzewa. Naprawdę zieloną. Coś pięknego. Ale że mamy klimę, bez klimy to ani rusz. Bo. Panie, czy tobie się tutaj podoba? Jest pięknie. Głośniej do widzów pewnie. Na pewno je słyszą, że jest pięknie. Mówiłam, że pogoda jest tu gwarantowana. Być może coś tam dzisiaj wieczorem, jakaś burza od z deszczykiem. Już w ogóle ma być totalnie. Ale to nie jest naprawdę jakiś tam... Wczoraj delikatnie nie popadało, ale... Jest ciągle słońce. Można się całkiem fajnie opalić. Zostajemy dzisiaj przy zatoce, nad wodą, jeszcze opalanko. Jutro rano też i później śmigamy już w głąb Czarnogóry. Dostaliśmy mapkę od naszego już znajomego z kempingu, właściciela kempingu. Obrysował nam wszystko, później wam pokażę, jak to wygląda. Co warto zwiedzić, czyli 2-3 dni, góra 4 i mamy to zaliczone. Jest chyba ze 2-3 parki narodowe, czy rezerwaty do obejrzenia. Kilka fajnych, ładnej architektury, jezior. Także będzie bite. No, zwiedzane raczej. Bojamy się, góra ze... za autokarem, no ale nic. Niestety. Zaraz się zjedziemy. Ale tu nie można więcej jak 50 na godzinę, więc no przepisowo jedziemy. Będziemy przepisowo, taki korek z tyłu. Trudno. Ale... ulica jest, droga jest właściwie bardzo wąska i trzeba ostrożnie jechać. O, Misiu, nagraj tą wysepkę, przepiękna, na którą można dopłynąć. Już pokazuję. Tylko, czy ja ją tutaj... Zaraz będzie. O, nawet dwie są. Dobra, wiesz co, my się staniemy tutaj. Próbuję. Jo, to jest pięknie tutaj. O. Zaraz staniemy. Czy my tam się znajdziemy, czy nie? Sam będziemy? Tak, to wygląda. Szerokokątny jest? Jest. Nie wiem, dlaczego one są takie... Co na nich jest? One są takie białe, mają nalot. Co to jest? Jakieś wapienne coś tam, no. Ale taka skała, że normalnie szok. Przepięknie to wygląda. Tu jeszcze nasz kamper. No. Wow. Chcieliśmy stanąć, żeby te dwie wysepki, kurde, zrobić, ale było tak zawalone, że nie było gdzie stanąć, ale my sobie przyjedziemy jeszcze. Nie? Jeszcze sobie znajdziemy czas, żeby przyjechać tutaj. Specjalnie na te wysepki, żeby je tutaj skręcić. Tak. No. Pięknie. Niesamowite to zostało. Jeszcze mamy. To coś takiego. O. Ekstra. Ruszamy dalej po kilku sesjach zdjęciowych. 34 gorąco, po prostu gorąco, uciekamy coś gdzie, żeby było chłodniej. Parówka taka, że leje się z nas. O, klima załączyła teraz, bo jest. No, pierdziela, ulga. Ale daje teraz.
nasz drugi dzień w zasadzie tutaj. Jutro ma być jeszcze gorzej, jeśli chodzi o upały. Nie będziemy siedzieć nad wodą. Ani chodnik po pięć, naprawdę, co chwilę coś ludzie. No, jest bardzo niebezpiecznie, bo... Wąziutki, asfalcik, droga wąziutka, ale asfalt bardzo fajny. No. Nie wiem, którędy ci ludzie mają chodzić. Chyba nikt nie pomyślał. Ja może jednak staniemy gdzieś i po prostu dalej, która jest, pół do pierwszej. No. Po prostu na plaży spędzimy, co? Wyciągniemy teraz leżaki. Dobra. Spędzimy sobie jakąś plażę, co? Trochę wody. Wody. Dobra. Ciąg dalszy później nastąpi. Naszych relacji. To... Czekaj jeszcze tutaj, poczekaj jeszcze. A jeszcze coś, fajnie, jakiś tam coś jeszcze mam pokazać. Kościółek. Coś o, jeszcze, to tak. Pięknie, tak. Coś jeszcze, tak. Zaraz, tak, tak, tak. Zaraz to pokazuję. Jest jakieś zejście do plaży. Nie wiem, ludzie idą. Kurde, na otwartym placu. O, to jest wieżyczko. Ale musimy dziś auto schować trochę w cień, żeby... Ciężko będzie. No, to i tak. Dobra, zostawiłeś mi autko w cieniu, zeszliśmy tutaj znowu na brzeg. Szukamy jakiegoś sklepu, żeby wodę kupić. A tam dalej coś jest. Lekka chmurka. Tak poza tym nic się nie dzieje. Bawiące się dzieci. Fajnie. Hi, hi! Shop. Market. Tam. Świetnie. Tam. Super. Trochę woda tutaj popłynęła, ale... Ale dla dzieciaków. Dzieciakom to nie przeszkadza. Pięknie. Ja już mam sucho w buzi. O. Tak gorące. No. Daję trochę samochody, misia. Chodź, zejdziemy tutaj na ścieżkę. Tu na tę stronę chodź. Pięknie. Naprawdę bardzo ładnie. Jeśli chodzi o hotele, pensjonaty, jest czym wybierać. Jeszcze nie byliśmy, nie pytaliśmy w jakich cenach. Ale podejrzewamy, że pewnie tanio. Ale nie, niekoniecznie. Może być prywatny. Tutaj. Dzieci też mają co zrobić. Naprawdę, frajdę. Nie no, okolica jest przepiękna. Zatoka nas powaliła. Kolejny raz miejsce, które nas powoliło, nie wiem się. Tak. Podejrzewałem, że tu wrócimy. Także. No to super. Tak nie ma pogody. Na razie tutaj przecieramy szlak, tak. Zobaczymy co tu jest. Musimy rozeznać, o co jest tutaj gdzie chodzi. Również szukamy sklep. Tak. Zejdźmy się. Tak to wygląda. Pięknie sobie tu mieszkają. Nie no, te góry są potężne, nie?
coś pięknego. Okej, dobra, przyjechaliśmy do Kotoru. Staliśmy sobie tutaj na parkingu płatnym, 70 centów za godzinę.